Witam wszystkich na moim kanale w kolejnym odcinku Farminga 19 z serii Obsinoga. Dawno nie było odcinka z tej serii, gdyż ostro żeśmy się z Kubą wzięli za serię KR Śliwno i nie było czasu, kiedy nagrać. Generalnie na tym gospodarstwie bardzo duże zmiany. Jak już widzicie, oddali i może niektórzy poznają wyłania się zza budynku Combine Plus Konsul, ale po kolei wszystko. Więc tak, dzisiejszy odcinek będzie bardziej taki informacyjny. Troszeczkę poprasujemy słomy, ale generalnie chcę wam poopowiadać, co się pozmieniało na gospodarstwie, jakie są plany na dalszy rozwój gospodarstwa i generalnie dalszy rozwój serii, bo takowy będzie i mam nadzieję, że dopnę swojego, ponieważ ze statystyk wygląda na to, że jest to seria, którą z chęcią oglądacie, więc działam. Natomiast tak, pierwsze, w oddali też widzicie, a może nawet nie widzicie, że nie ma obory dla krów. Co się z nią stało? Już pierwszym wyjaśnieniem, otóż obora zaczęła bugować. Po pierwsze, krowy nie dawały mleka. Miałem tam bodajże 12, z tego co pamiętam, krów. I był problem z mlekiem, w sensie niby mogły dawać mleko, ale nie dawały mleka. Zaczęły dawać i potem po przewinięciu 2-3 dni przestały dawać mleko, produkowały tylko gnojówkę i obornik. Też był problem z wrzucaniem słomy, generalnie trigger się bugował z jedzeniem i ze sklepem dla zwierząt, więc postanowiłem ją wyburzyć i postawić inną oborę, bo krowy dalej mam, tylko że nie 11 sztuk, a dwie. Ale żeby było śmieszniej, to wam coś pokażę. Otóż przed tą całą akcją z oborą zakupiłem dla tych 11 krów, czy 12, już nie pamiętam, zabijcie mnie, nie wiem, zapas TMR-u dla krów, bo generalnie jeszcze nie produkuję własnego TMR-u, bo nie mam składników wszystkich do tego. Zakupiłem sobie, przywieźli mi, rozładowałem i na praktycznie 2-3 dni później właśnie zaczęły się jaja z oborą. Tak więc ją wyburzyłem i postawiłem na nowo taką o mniejszą oborę. Póki co mam dwie krówki, wam pokazuję. Dwie krówki Holstein, także one jeszcze są niepłodne, czyli nie będą dawać mleka, bo w tamtym, jak widzicie, świeżo praktycznie zakupione, bo dopiero 6 litrów gnojówki natworzyły. Bo tamte generalnie miały następne zwierzę, że są płodne, czyli mogą dawać mleko, bo tak to działa na sezonach i tak dalej. No ale były płodne, ale tak, to ja mówiłem, dawały mleko, potem po przesunięciu 2 dni przestały. I to tak dziwnie było, nie? Więc stwierdziłem, że wywalam tamtą oborę. Wiadomo, troszeczkę pieniędzy za tamtą oborę dostałem ze sprzedaży. I postawiłem mniejszą oborę. Zakupiłem dwie krówki. Za zaoszczędzone pieniążki w końcu, to co wam mówiłem, zainwestowałem w sad z jabłkami. Widzicie, jakie jabłuszka mam piękne tutaj. Także będę sobie je sprzedawał, jak będą w dobrej cenie. Na chwilę obecną mam 3,5 tysiąca jabłek. Generalnie czego już mi brakuje tutaj. Bo jak widzicie, jak w menu wejdziemy do plantacji, do produkcji, no, nazwijmy to w cudzysłowie, produkcji rośnięcia jabłek, potrzebujemy wody, kompostu, palet i
pudełek drewnianych. I już czegoś mi tutaj brakuje. Czemu mi tu pokazuje 0, a... No nie wiem, później muszę się temu przyglądać, natomiast mam już 3500 jabłuszek. To znaczy w litrach to jest pokazywane. Aha, wody. Brak. Dobra, to wam pokażę, jak to się robi. Tutaj dodajemy, bo niestety to trzeba kupić. 1600, 1000 litrów. Dobra, jest. I wooden box też mi pokazuje, że nie ma, więc zakupmy też wooden box, czyli to, że tutaj tak śmiesznie pokazuje, bo tutaj pokazuje, że jest 1%, 0 litrów, nie? Wooden box, czyli pudełka drewniane. Tutaj jakby sobie kliknęli na maksimum, to do maksimum dopełni, maksymalną ilość kupi, natomiast widzicie, ile to kosztuje, to praktycznie, znaczy no do zera praktycznie, za maksymalną kwotę bym kupił, także jeszcze raz wejdźmy. Teraz tak, dodaj, też około 1000 sobie kupujemy, tak żeby się nie wycyckać z kasy, zupełnie. I kompost, dobra, kompost jeszcze jest, dobra. To sobie tutaj będą rosnąć jabłuszka, tworzyć się i że się tak wyrażę, produkować. Jak zwał, tak zwał, no ja akurat to pole tutaj nie należy do mnie. Też tamte dwa pola, co miałem co sezon temu w sumie, ostatni raz widzieliście odcinek ze żniw. Pola numer 41-42. Je miałem w dzierżawie, oddałem je i wziąłem inne pola, 26 i 25, na których był orkisz i pszenica. Oba te zboża skosiłem i są obecnie w silosie. To znaczy orkisz jest w silosie, a pszenicę jeszcze mam na kombajnie w zbiorniku. Dobra, tutaj już o tym powiedziałem. Bo wiecie, jest tyle rzeczy do opowiedzenia wam, co się zmieniło i co się zmieni na tym gospodarstwie, że nie wiem, od czego zacząć i troszeczkę tak błądzę po omacku. No tutaj jeszcze sobie zlikwidowałem takie pomieszczenie, taki mini garaż na te narzędzia. Stwierdziłem, że one i tak są stare, więc będą parkować pod chmurką póki co. Dobrze, teraz tak, kombajn, temat kombajna, kombajna, dobra, czemu klas konsul, a nie bizon miał być naprawiany i w zeszłym sezonie oddałem po żniwach kombajn do sąsiada, żeby go naprawił. Otóż okazało się, że koszt naprawy kombajnu bizon przewyższa koszt zakupu używanego kombajnu w dobrym stanie, bo wcale to nie jest, tak powiem, zły stan kombajnu. Więc postanowiłem sprzedać tamten kombajn. Bizon, sąsiad, powiedział, że sobie go weźmie na części i zakupiłem używany, takiego używanego klasa konsul. I teraz tak, na nim mam jeszcze w zbiorniku pszenicę, gdyż albowiem, ponieważ przyczepa, którą posiadałem, bo też już nie posiadam, po zeżniwowaniu orkiszu sypałem się na przyczepę. Jak pamiętacie, ona była złamanym dyszlem. Strasznie pioszyłem tutaj właśnie na skręcanie i wyładowywanie tego. I to samo mi się przydarzyło, jak wysypywałem orkisz, i tym bardziej, że nie pojawiła mi się w ogóle możliwość wysypania na ziemi. Więc się zdenerwowałem, żeby rzecz nie mówiąc. Usunąłem ten, przesunąłem tą żmijkę,
jakoś cofałem tutaj, żeby bezpośrednio wsypać do silosu, prawda? I stwierdziłem, że mam to gdzieś, taką przyczepę z łamanym dyszlem i generalnie sprzedałem ją. I w tym momencie, dzisiaj na odcinku właśnie będziemy zakupować nową przyczepę, tylko że nie z łamanym dyszlem, tylko ze stałym. Nie wiem, czy to jest poprawne, czy nie. Mówienie w ten sposób o tego typu przyczepie. Zresztą zobaczcie, o jaką przyczepę pewnie chodzi. I musimy kupić jeszcze prasę do słomy, ponieważ właśnie będziemy prasować słomę na polu 26 i 25. To jest to. I jeszcze na gospodarstwie, jak widzicie albo nie możecie zauważyć, nie mam już Ursusa. Bodajże to był model 16-12. Też został sprzedany i ostała mi się tylko 60. Także wsiadamy sobie do 60 i będziemy jechać na sklep, żeby zakupić i prasę, i przyczepę. Z tym, że przyczepę to ja sobie zwiozę po tym, jak wyprasujemy. O ile czasu starczy tu na odcinku, zwieziemy przyczepę na gospodarstwo, żeby się sypać z kombajnu. I tak. Tak jak mówię, odcinków nie było, ponieważ dosyć ostro żeśmy poszli z Kubą, z inną serią KR Śliwno, bo też generalnie zauważam, że KR Śliwno jest oglądany. Natomiast tutaj też właśnie też inny powód był tego, że nie nagrywałem. Mianowicie właśnie ta obora, która zaczęła mnie wkurzać, bo zaczęła bugować i uwierzcie mi, długo się, że tak powiem, borykałem z tym problemem, długo próbowałem go w jakikolwiek sposób rozwiązać, żeby nie tracić obory, bo w sumie to fajnie się tam wpasowała ta obora, fajnie to wyglądało, natomiast nie udało mi się nic sensownego wykonać z tą oborą. Więc po mękach, trudach, powiedzmy mi 3 razy się zbierałem do nagrania jeszcze wtedy z tą oborą odcinka, natomiast stwierdziłem, że ja chyba tak wyglądać na odcinku, że ja próbuję chronić krowy, a tym nie buduję i muszę zdać się, że troszeczkę poszukiwać grę w stylu uruchamiać tak zwanych wszystkich tak zwanych odpowiedziana, żeby nakarmić krowy, no to wybaczcie, ale sensu nie ma. Wiadomo, farming nie będzie jaki jest, czasami trzeba sobie pomóc magicznym dłonią, ale z tego trzeba jak najmniej korzystać, to nie ja nie preferuję tego typu granie, żeby cały czas mieć to włączone i korzystać jak się tylko. I stwierdziłem, że no cóż, poświęcę krowy, sprzedam obory postawię na nowo. Przy okazji ze sprzedaży obory trochę pieniędzy zostało, więc zainwestowałem w ten sam. No dalszy rozwój, czy się tak wyrażę, gospodarstwa jest taki, żeby faktycznie po tym sezonie zakupić te dwa pola 25 i 26. Czekajcie, ja sobie wejdę do sklepu, kupię tą przyczepę. Zobaczycie, jaką ja sobie przyczepę, tylko gdzie ona była, gdzie ona była. To był chyba za słaby, z tego co pamiętam. Nie, to ta? Nie, nie. Nie ta. Nie, gdzie żona? Chyba. Najpierw. To jest za dużo.
A, widzicie, nie zasłała. Metal TH. Metal TH 15 000 litrów. I ona, jak widzicie, ma sztywny dyszel. Zobaczymy, jak będzie pasowała do używaną. Sobie kupimy, bo troszeczkę taniej, a wiadomo, z pieniędzmi trzeba oszczędzać. Więc zapłacę 6460, biorąc pod uwagę, że jeszcze prasę muszę zakupić. I teraz tak, to jest wstecz, i teraz prasę zakupujemy. Prasę kostkującą. W ogóle marzy mi się tutaj prasa Kvernelanda do właśnie ta. Ona Wigon tu się nazywa, ale to jest też Kvernelanda, która ma tak zwaną przedkomorę i tutaj zwija do no siano, trawę i tutaj owija, znaczy przechodzi później tutaj. Tutaj dalej zbiera i tutaj dopiero owija i można wyrzucić. Nie trzeba się z nią zatrzymywać. To jest super rozwiązanie przy tworzeniu kiszonki, bo w ten sposób chcę tworzyć kiszonkę, że będę owijał trawę w folię. I teraz tak. Gdzież to było tutaj? Nie tą. Sipma. Taką starą polską prasę chciałem kupić. Prasa zmierzająca wygodną do transportu Belle. Ale to czekaj. To też używaną. Ale nie, tutaj akurat 2000, dobra. Kup. I jeszcze jedna jest zmiana. Myślę, że na plus, bo to jednak tutaj nie było sensu. Mianowicie usunęło mod zakupowany na świecie, tak zwany mod Rea i Real. No. Mod zakopywania się i no, ponieważ tak wyrażę 60 by musiała trzeba cały czas praktycznie stać na gospodarstwie, nie byłbym w stanie cokolwiek w polu zrobić, a realnie 60-ki raczej normalnie prasowały znaczy tak powiem słomę z kul. Tutaj ten mod niestety nie z wszystkimi maszynami działa tak, jak byśmy sobie tego życzyli poprawnie. Będzie bardziej upadły. Ja czekam tutaj. Więc sądzę, że realność realnością, ale też fan z gry musi być. I tak w miarę realnie staram się grać, o tyle o ile się da. Bo widzicie tutaj na przykład przewodniczący nie odbywam tego tematu, nie używam nawigacji. Jest na, że jak to nie wywalone. Natomiast też troszeczkę.
trzeba mieć kupować. Ze sklepu na topole mamy troszeczkę, jak się wyrażę, kawałka drogi do przebicia. Ale to jest okazja na podziwianie okolicy. Oczywiście są i uprawy marchwi, i uprawy czerwonej kapusty. Ja póki co w samych zbożach cywili, gdyż kombajn do zbioru marchew, czy kapusty, czy to czerwonej, czy białej, zgodnie zakupuje i nawet wypożyczenie jest stosunkowo drogi do ceny, jaką możemy uzyskać za zbiór, prawda? Więc dobrze mi się tutaj zboża iść i trawę tak naprawdę. Jeżeli mi się uda, to może w następnym odcinku pojawią się pierwsze świnie na gospodarstwie, to się zwierzęta. I rozpocznę hodowlę też świni, żeby ten, bo żeby tak nie rodzica mi się, że tak powiem, szybciej pożyła. Tak, teraz tak. Puszczamy. Tak już odłożę. Dobra. To co nie rozłożone jest? Rozłóż raz. Dobra. I teraz narzędzie prasy. Dobra. Rozkładam się. I teraz tak. To jest 20 litrów, bo to jest malutka praca, więc to tylko 100 litrów będzie, natomiast to jest właśnie realizm gry, no nikt nie na początku prowadzenia tego gospodarstwa nie dysponuje, bo wie jakimi maszynami, żeby to wybrać, no to wbrew GPS-a, ja sobie kamerę przełożę, no dobra, nie wiem co odzwoniłem też, a ja bardziej tak po prawej stronie po fosu. Także tak jak mówię, postaram się częściej nagrywać coś wam z serii Popsinoga, gdyż widzę po wyświetleniach, że ta seria naprawdę ma sporo wyświetleń jak na mój młody kanał. Z chęcią oglądacie. Jeszcze jakbyście tak z chęcią komentowali i ewentualnie proponowali swoje pomysły, co można by było fajnego wykonać na gospodarstwie, to by było bardzo przyjemnie. Dobra, tutaj sobie biorę. Dobra, wiecie co, ja sobie kamerę jednak ze mną dam, bo przy zbiorze tej słomy prasowanej
tak naprawdę ciężko jest wyczuć, czy jadę prawidłowo. Dobra, tutaj sobie ten pasek też zgarniemy po lewej stronie na wrocy. Bardziej właśnie, że te 20-metrowe kostki tak naprawdę można bez modu na magiczną rękę podnosić. I to jest generalnie też właśnie wykorzystam tą przyczepę, to naprawdę to zakupiłem kilka minut wcześniej na transportowanie tego na swoje wozko. No ja wiem, że takich rzepak się nie powinno transportować, że są że specjalne przyczepy do belek i tak dalej, ale w realnym życiu też czasami są wykorzystywane normalne przyczepy, więc jeżeli chcę trochę realizm wprowadzić, to jak najbardziej można wykorzystać taką przyczepę. A komu się nie podoba, to może dać łapkę w dół. Tak bym to widział. Co do rozwoju jeszcze gospodarstwa, to wam powiem tak. Planuję pod koniec tego sezonu, tak gdzieś we wrześniu, zakupić łąkę. Ale już się tak wyrażę, nie w dzierżawę, tylko tak i zacząć zbierać trawę. Natomiast tutaj trawę też mogę zbierać koło swojego, się tak wyrażę, gospodarstwa. I co uczynię, tylko nie dzisiaj, nie mam się na pewno. Tutaj się trochę słomy kombajnu wysypało na drogę, ale to chyba nie będzie nic przeciwko temu. Potem wyczyścimy to ładnie, bierzemy igłami, także powinno być dobrze. Widzicie, jak takie małe pole troszeczkę tych kostek będzie. Zapewni mi to możliwość ścielenia chlorową. Tutaj ja mówię to pole i to pole obok właśnie mam dzierżawy, natomiast planuję je wykupić. Planuję je połączyć w jedno pole i planuję tutaj generalnie zasadzić ziemniaki dla świn, właśnie dla świn, żeby nie musieć kupować właśnie ta łąka, generalnie też należy do mnie, tak. Tutaj ta łąka praktycznie należy długości jest od samego mojego gospodarstwa co trzeba. No, z tej łąki też właśnie mogę co jest?
też ostatnimi czasy zaczęliśmy z Kubą live'ować, prowadzić live'y na YouTubie, także też serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o w ogóle rozwój kanału, to z Kubą planujemy prowadzić na kanał poradniki z między innymi z modów różnego rodzaju, takich jak Sezon, jak Maze Plus, czyli tłumaczenie, czym się to je i jak z tego korzystać. Tak ja i zarówno Kuba będziemy nagrywać te poradniki, natomiast ja też mam w planie nagrać te poradniki, jak na przykład sobie skompilować czy zmodyfikować już istniejące mody pod własne potrzeby, nie? Czy na przykład jak zmienić katalog mod, z którego są pobierane mody. Na przykład na dyskusję nie macie wiadomo miejsca i potrzebujecie w innym miejscu wrzucić te wszystkie mody, bo macie ich na tyle dużo, że na przykład w dysku D chcielibyście je na dysku D, żeby gra normalnie pobierała je na dysku D. Powiem pokrótce, nie trzeba przeinstalowywać się gry na dysku D, żeby to zrobić, bo i tak jak już to zrobili, i tak z automatu. Ja sobie tylko wskoczę na tą jedną belkę, co mi się pod koło. Idziemy dalej. No, na świat posłuchajmy. Jak na przykład zainstalujecie sobie samą grę na dysku D, to i tak mody z automatu wpadną do katalogu dokumenty My Games Farming Simulator 19, katalog mods. To jest bardzo prosty sposób, jest to możliwe do zmiany, który to poradnik w innym czasie się pojawi na moim kanale. Także oczekujcie. Dobra. Jeszcze tą. No i wiem, że z turem się nie powinno jeździć, znaczy z tymi zwidłami do tura. Wiem, że się nie powinno jeździć, natomiast odpinanie, przypinanie tego. O, nie chce mi się tego robić. Jeszcze jeden pasek nam został. Tutaj do zebrania, do sprasowania. W tej prasie jeszcze dodatkowo, jak widzicie, trzeba będzie dokupować sznurek. Natomiast na te dwa pola chyba sznurka wystarczy. Raczej na pewno. Także o to bym się nie obawiał. Natomiast muszę przetestować, czy siano tą prasą można otwierać. Chociaż jak bym już na kiszonkę chciał prasę odijalną, to tak wtedy można nią też obelować słomę i siano. Coś będę starało jakieś dopłaty unijne na rozwój gospodarstwa. Natomiast przez tą całą akcję sobą nie byłem w stanie tego ogarnąć. Czekajcie, ja sobie wyładuję to. Bo tak. Szczerze mówiąc, to naprawdę dużo, dużo nerwów mnie kosztowała ta akcja z oborą i przez no, sekundę myślałem, żeby po prostu zmienić mapę i
zacząć grać na innej mapie, natomiast stwierdziłem, że no, ja się tak łatwo nie będę poddawał jednak. I jak nie kijem go, to łopatą. Nie wiem, po prostu co przejechałem. Kosił pole. To był taki wygraki pole godziny. Idziemy z tym paskiem. No, 60 matki poszły po domu. Ale myślę, że po sprzedaży Orkiszku, bo generalnie jak sobie zobaczymy na ceny jakie mamy, Orkisz, to najlepszą cenę mamy w czwartym dniu zimy, więc niestety, chociaż tutaj kolejny dzień lata też dosyć wysoko, może i nawet na równi z ceną, więc może, że sobie sprzedam to już w następnym dniu, w szóstym dniu lata odpisz i coś mi tam wpadnie, wiadomo, też może mi się uda jakieś kontrakty sąsiadów połapać, troszeczkę kasy nazbierać, bo jednak brakuje mi tego drugiego traktoru w gospodarstwie, żeby na całe piszło, no ale też nie mogę narzekać, że 70 póki co daje radę. Z tego pola, bo się ciągnie trasą. Dobra. Nie wiem, czy troszeczkę wypracowane jest. To na tym dalej będzie. Mam oczywiście miejsce na składowanie już takie dodane. Tam właśnie ośrodek został 60 lat. Nastrój poprawnie odwróć na stronę lub na miarę. Jeszcze się na to zastanowię, które dokładnie miejsce będę. Które dokładnie miejsce będę wrzucał tą słomę. Jeżeli mi pokazuje, że teren nie należy do mnie, no to niestety trzeba będzie coś
siłami podziałać, żeby to się zebrało. Z drugiej strony podjadę. Ale tu są się robi tłuszczu. Okej, okay, no to co, myślę, że odcinek Wam się podobał z taki bardziej informacyjny niż jakaś konkretna akcja, bo raczej trasowanie BL to nic fascynującego nie jest. Natomiast mam nadzieję, że dacie łapkę w górę, skomentujecie, może podpowiecie mi w co jeszcze mogę iść na tej mapie, jak rozwijać, w którym kierunku się rozwijać i jakieś pomysły od Was ciekawe wpadną do rozwoju gospodarstwa. Także z mojej strony tyle. Dziękuję za oglądanie lub też słuchanie. Trzymajcie się, cześć. Hej.